A naszym kolejnym gościem dzisiaj wieczorem w programie W Punkt Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz15. Dzień dobry. W samej rzeczy. Dzień dobry, panie pośle, poseł 8 i poseł elekt 10 kadencji. Jedna kadencja przerwy, ale zaraz się wraca na marmury sejmowe, ale do Sejmu zupełnie innego, do Sejmu, gdzie różne mogą być większości, różne mogą być konstelacje i zacznie się gra. Gra, której w 8 kadencji nie było, tam samodzielna większość PiSu, a teraz można zagrać z kimś, można pomyśleć, można pokombinować, potargować. Jak to będzie w tej kadencji Sejmu? Tak. Do kombinacji akurat ja jestem ostatni. Natomiast prawda jest taka, że nie wiem, czy po 89 rokiem było tyle partii, co teraz jest. Przez to każda z tych partii składa się z kilku, nawet kilkunastu partii. Więc szczerze powiem, no, Prawo i Sprawiedliwość składa się z czterech partii, o ile pamiętam. Tak? Sama Prawo i Sprawiedliwość, Republikanie, Suwerenna i ten... Suwerenna Polska. O, Suwerenna... I jeszcze ten Ociepa, czy jakoś tam nazywa? Stowarzyszenie pana ministra Ociepy, która nazywa się Odnowa. I mamy pięć ugrupowań. Konfederacja, czyli to jest Braun, Korwinowcy i Ruch Narodowy. Mamy oprócz tego Hołownię, który się składa z dwóch organizacji. No i mamy jeszcze... Gdzie Hołownia więcej, bo jest tak. I Polska 2050, i Ryszard Petru ma własne stowarzyszenie, będzie miał zaraz własną partię. I PSL tam jest w środku. I Centrum dla Polski pana Rasia. I konserwatyści pana Biernackiego. Tak jest. Panie pośle, to tam to dużo jest. A jeszcze Lewica. A w Platformie to jest i Platforma, i Nowoczesna Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej, i Zieloni, którzy mają podobno, a to zaraz dojdziemy, od Zielonych zaczniemy, no i Lewica. I jeszcze jedna najważniejsza, Partia Ludowa Schrödera. O właśnie, Partia Ludowa Schrödera. I jeszcze Lewica też się składa z czterech partii, bo tam i Lewica, i Razem, i jeszcze tam jest chyba tak naprawdę taka partia o historycznej nazwie, ale nie mająca nic wspólnego z tym przedwojennym PPS-em, też się tam znajduje. Tyle wyliczanki, ale dobrze, żeśmy tą wyliczankę przebrnęli, bo to mi przypomniało, że Partia Zielonych ma dostać Ministerstwo Klimatu, odpowiedzialne w pewnym części ma być za energetykę. Czyli za to, co palimy, czym jeździmy i czym palimy, ogrzewamy dom, to teraz o tym będą Zieloni decydować. I co pan poseł o tym sobie myśli? Fajnie będzie? Będzie zielono. Będzie zielono. Tylko, że palić czym nie będzie. Jak to, jaki może być ten ewentualny rząd Donalda Tuska? Bo chyba nie będzie liberalny, on będzie właśnie zielony. Będzie zielony, Co to oznacza? Hołownia będzie marszałkiem Sejmu, on będzie prowadził głosowania, on będzie zarządzał 3000 ludzi. No po prostu, oni wszyscy urodzili się, żeby rządzić, to nie będą mieli kłopotu przecież chyba, nie? Petru będzie może coś w ministerstwie robił też ciekawie. No proszę państwa, z Łukaszem żeśmy pokazali przed chwilą, że nie będzie to dla nikogo łatwe. To nie będzie ani łatwe dla prawicy, ani nie będzie łatwe dla Koalicji Obywatelskiej. Ja ze swojej strony mogę tylko tyle powiedzieć, że jako poseł będę bardzo mocno przyglądał się rządzącym i będę punktował wszystko, co będę mógł, żeby Polska na jakieś rafy nie wpłynęła. Dobrze, pan się będzie patrzył, może będzie pan się mówi, że się do rozgrywania nie nadaje. No nie wiem, myślałem, że biznes do takich sytuacji jest najlepszą szkołą, żeby porozmawiać i się porozumieć. No ale dobrze, skoro nie pan, to może Paweł Kukiz, ale dzisiaj mam jakieś takie wspominki, to i Kukizowi wspomnę, był kiedyś w aliansie dość bliskim z PSL-em, zna Władysława Kośniaka-Kamysza, to może on by był wysłannikiem prezesa do prezesa PSL-u, żeby dwóch prezesów poprzez prezesa Pawła Kukiza sobie porozmawiało. Jest taki wariat na stare, czy go nie ma? Dosłownie widziałem się z Pawłem, ja wiem, pół godziny temu, może godzinę temu naprawdę zadziwiające jest to, że Zjednoczona Prawica tak lekceważy swoich, że tak powiem, gości na listach, że z nami się w ogóle nie rozmawia, do niczego się nas nie zaprasza i to jest takie,
niezrozumiałe dla mnie, prawdę powiem. Bo zaraz mi się przypomina taka sytuacja, że z PiS-em nikt nie chce rozmawiać. I być może PiS by dojrzał wreszcie do jakiejś polityki takiej konsyliacyjnej, takiej polityki trochę bardziej uśmiechniętej. I ja w 8 kadencji ciągle to wytykałem, że polityka bejsbola, czyli takiej pały, niczego dobrego przynieść w polityce nie może. I być może przyda się taki prysznic Prawu i Sprawiedliwości, bo ja sądzę, że za rok, może półtora, będziemy walczyć znowu o prymat Zjednoczonej Prawicy nad Lewicą, bo to tak trzeba nazwać, europejską, czyli nad Unijczykami, inaczej mówiąc. No ale to potrzebna jest Zjednoczona Prawica, która jest bardziej, wydaje się, skora do zwycięstwa. No, nie da się ciągle wygrywać w ten sam sposób. No, trzeba zmieniać taktykę. No, po prostu no, nie można ciągle być takim siermiężnym. No. Ja to tłumaczę moim kolegom. Ja to mówię. To, co mówię, nie przeszkadza akurat w niczym, dlatego że ledwo Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie znieść swoją porażkę, ale porażkę polegającą nie na tym, że najmniej głosów dostali, bo dostali najwięcej, tylko wadą Prawa i Sprawiedliwości jest to, że nie ma zdolności koalicyjnych. A nad tym trzeba by się głęboko zastanowić. Dlaczego na przykład w 8 kadencji, wtedy kiedy ja byłem posłem, Prawo i Sprawiedliwość, mając praktycznie konstytucyjną większość, z Kukiz 15 tak naprawdę się szarpało, zamiast podpisać koalicję jakąś, czy dążyć do zmiany konstytucji, dążyć do prawdziwych reform państwa i tak dalej, i tak dalej. Ale może teraz PiS dojrzało, no jednak jest tak. To zwycięstwo, ale jednak nie jest to wygrana w wyborach, tak żeby samodzielnie rządzić czy w koalicji. Może teraz jest ten moment, kiedy dlatego nie rozmawiają, no bo tam w PiS-ie trwa jakaś wewnętrzna dyskusja, oni muszą się między sobą zastanowić, a potem ewentualnie wyjdą do dalszych rozmów. Jak to wygląda? To może tak wygląda? Kukiz 15 ma otwarte serce, przede wszystkim na Polskę, na sprawy polskie. My nie zamykamy się we własnym kokonie. I na liście Prawa i Sprawiedliwości zrobiliśmy dość dużo, bo najlepsze wyniki żeśmy porobili. I to pan poseł pracą. Z 8 miejsca, drugi wynik w trudnej dla prawicy liście warszawskiej stołecznej. Najtrudniejszej. To nie trudna, najtrudniejsza lista. No, jeszcze Poznań nie jest łatwy. To jeszcze moglibyśmy się mieć. A to akurat... Akurat dzwoni prezes Jarosław Kaczyński. To proszę. Panie Jarosławie, oddzwonię. Oddzwonię, to właśnie... Byśmy się czegoś dowiedzieli, najnowsze ustalenia. No dobrze, ale może... Ale to trzeba było powiedzieć, że na głośno mówiący wziął. Tak jest, na głośno mówiący to byśmy przynajmniej za kotarkę tak zwaną polityki zajrzeli. Dobrze, ale to tak całkiem wprost. Myśli pan poseł, że w tej kadencji będzie tak, że Tusk rozpocznie, a wy skończycie, czy nie? To wszystko jest możliwe. Proszę państwa, ja z premedytacją rozpocząłem tą wyliczankę, żeby uświadomić państwu na samym początku programu, żeby uświadomić państwu, jak trudną dzisiaj rolę ma, nie wynika to z jakiegoś zmartwienia, ale mówię tu o Tusku, że podjął się łączenia wody z ogniem i szczerze mówiąc, wcześniej czy później doprowadzi do sytuacji, kiedy trzeba będzie odebrać mu władzę. Ja mam wrażenie, że już zaczynają się rozgrywki, bo jeżeli to jest tak, że PSL będzie ministerstwem rolnictwa zawiadywał, a Zieloni będą klimatem, to dojdzie do spięcia wcześniej czy później. I tutaj potrzebna jest zdolność koalicyjna, żeby po prostu przejąć władzę w Polsce, czyli wotum nieufności. Jak to bym zacytował teraz Lecha Kaczyńskiego akurat, jak był prezydentem Warszawy, ale powiedzieć tak właśnie Tuskowi i przejąć władzę. Ale przedtem trzeba pokazać, jaki Tusk jest. I ja się tym zajmę, stworzę zespół, do którego już gremialnie, powiedziałbym, posłowie się zapisują, mimo że jeszcze zespołu nie ma i jeszcze nowego Sejmu nie ma, do spraw nadzoru nad wykonaniem 100 konkretów w ciągu 100 dni, bo to jest zdefiniowane, i to szybkiej ocenie podlega, więc to będzie nietrudna sytuacja. 100 dni, 100 konkretów. A za niektóre, żeby była sprawa jasna, trzymam kciuki, naprawdę. No właśnie, bo pan jest przedsiębiorcą, działał pan, rozwijał pan swój biznes, jak rządził Tusk, potem polityka, jak już rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
wierzy pan w ten... No bo Donald Tusk mówi cały czas, że on to tak naprawdę najbardziej przedsiębiorców będzie hołubił, te 100 konkretów, ten cały program to jest program dla przedsiębiorców, czy nie? Proszę pana, no ostatnia awantura była taka w jednej ze stacji, bo posadzono mnie z Piotrem Borysem, to on był w 2009 roku wicemarszałkiem Dolnośląskiego Województwa i wykazałem mu, jak działała w owym czasie Platforma Obywatelska. I jestem zdania, że Platforma Obywatelska nie zmieniła się, a chodziło o to, że zachęcili przedsiębiorcę, jakim ja byłem, do tego, żeby zainwestował w jeden z browarów w Dolnym Śląsku, obiecując mi 8 milionów złotych na budowę muzeum interaktywnego. Ja się na ten plan zgodziłem. Postawiono mi taki warunek, nawet uchwałę specjalną Dolnośląski Urząd podjął, Sejmik Dolnośląski, że oni podejmują taką uchwałę, że oni sfinansują to w wysokości takiej, a takiej tam. I proszę pana, ja pod jednym warunkiem, że ja to kupię, czyli uratuję ten browar poprzez zakup tego browaru, a po czym pracami nad uruchomieniem. I ja to zrobiłem. Zapłaciłem kupę pieniędzy i zostawili mnie z tym samym. Bez żadnych środków. Po prostu wypięli się na mnie po tym, jak kupiłem ten browar. I to właśnie zrobił Piotr Borys, proszę państwa. Tenże ideał Tuska, który Dolny Śląsk tak podziwia i tak dalej, i tak dalej. Więc ja mu to w programie wyrzuciłem prosto w oczy. On mówi, że no dobrze, no to ale moje działania doprowadziły, że pan uratował browar. W ten sposób, że w mały włos wszystkie moje spółki nie popadły w upadłość, ponieważ na chwilę utraciłem płynność finansową w związku z tymi działaniami Platformy Obywatelskiej. I tak załatwiono większość firm na autostradach, tak załatwiano tysiące przedsiębiorców, proszę państwa, w Polsce. Taki był system Platformy Obywatelskiej. Dziś w programie powiedziałem, Tusk ma, proszę państwa, no praktycznie tyle, trochę mam satysfakcję, bo jest starszy ode mnie. W tym wieku ludzie już się nie zmieniają. Tu nie ma, zapytajcie się jakiegokolwiek psychologa. My mamy ukształtowany i światopogląd, i poglądy. W związku z tym Tusk się nie zmieni. Może co innego mówić, ale się nie zmieni. W związku z tym zachodzi tylko i wyłącznie możliwość wymiany Tuska na kogoś innego. I tutaj, co by nie powiedzieć, z całej, że tak powiem, tej plejady gwiazd, która po tamtej stronie jest, największe zaufanie mam do Kosiniaka-Kamysza, bo siedziałem w jednej ławce z nim w Sejmie przez parę lat i wiem, jak to jest prawy człowiek po prostu. I myślę sobie, że jeszcze myślę sobie tak, że w całym tym rozgardiaszu, który jest tam po stronie Platformy Obywatelskiej, jeszcze jest szansa, bo jest ten PSL. Być może oni się nie zgodzą na to. Ale jak na razie PSL godzi się na taką rolę junior partnera, chyba wprost już jak czytam wypowiedzi z ostatnich godzin prezesa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, to on mówi, tak, byłem w rządzie, mogę być wicepremierem, więc jakby godził się na to, żeby nie licytować wyżej, tylko żeby w tym układzie mieć taką rolę giermka czy tam knechta Tuska. Nie ma przypadku, proszę państwa, w tym, że Unia Europejska przyspieszyła pracę nad jakby na zmianami traktatowymi, czyli zmianami ustawodawstwa unijnego. Nie ma w tym przypadku. Ja to wiążę bezpośrednio z objęciem władzy przez Donalda Tuska. I jeżeli Tusk sprzeda Polskę, pozbawiając Polski weta, bo nie zawetuje, bo to nie będzie tak, że oni się zgodzą, żeby była sprawa jasna. Oni nie zagłosują. Nie zagłosują i nie zgłoszą weta. I w ten sposób wyrażą zgodę na to, żeby Polska utraciła wpływy jakiekolwiek już w Unii Europejskiej i żebyśmy się w tej czwartej rzeszy unijnej stali unijczykami. Czyli rząd będzie w Brukseli, a Polska będzie tylko wykonywać polecenia. I powiem szczerze, że to będzie ten moment, kiedy ja się osobiście bardzo zdenerwuję, a PiS, jeżeli, przepraszam, a PSL, jeżeli nie zareaguje w odpowiednim momencie, no to obywatele będą musieli polscy zareagować, czyli patrioci. To może być taki element, rzeczywiście Unia chce się centralizować, chce odbierać kompetencje państwom członkowskim, tym samym zabierając nam wolności, bo my już o tak niewielu czym będziemy głosować. To nie jest tylko przeniesienie władzy z Warszawy do Brukseli, to jest odebranie nam podstawowych praw obywatelskich.
Warto to sobie uświadomić, proszę Państwa. Tak jak to się na tym chwilę zastanowi, co to właściwie oznacza centralizacja władzy w Unii Europejskiej, bo nikt tych urzędników w Brukseli nie wybiera. No dobrze, to jeszcze na koniec pytanie, trochę właśnie o te wewnętrzne układanki, bo tu się mówi, że może suwerenna Polska własny klub, tu się mówi, że może wy wyjdziecie, ale wydaje się, że jak na razie przynajmniej spoistość obozu prawicowego będzie zachowana. Jak to wygląda między tymi różnymi partiami, tym razem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy? Cały czas mówię o tym, że sam pan użył w tej chwili formuły Zjednoczonej Prawicy. A tak naprawdę PiS zrobił kardynalny błąd na samym początku, że nie zrobił dokładnie tego samego co Tusk. Czyli trzeba było PiS schować i wystąpić jako Zjednoczona Prawica w wyborach, po prostu. I założyć klub dzisiaj nie PiS-u, tylko Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. No ale przede wszystkim nie zajmować się samymi sobą, tylko zająć się koalicjantami. Z nami trzeba rozmawiać. A z nami nikt nie rozmawia. Ja odnoszę wrażenie, że my jesteśmy po prostu zbędni. Więc szczerze powiedziawszy, moje oburzenie budzi fakt, że jesteśmy w takiej próżni, w której wszyscy czegoś oczekują, ale nie wiadomo czego i od kogo. A może jest tak, że nie trzeba będzie używać prezydenta jeszcze w różnych układach parlamentarnych, tylko uda wam się, jeżeli będziecie dobrze grać na poziomie Sejmu, szachować Donalda Tuska, na przykład sędziowie pokoju. W swoim programie ma to PSL. Jesteście wy i być może zgodziłaby się Konfederacja, jest alternatywna większość. PiS jako klub składa projekt ustawy i on na przykład przechodzi do Senatu, bo ma większość. Pytanie, czy PSL nie skrewi? Może nie skrewi. To jest, ale dalej na przykład sprawy handel w niedzielę. Lewica o dziwo jest sceptyczna. Nie wiem jak Konfederacja, że może taka ustawa wpłynie, a wy ją zablokujecie. To może być bardzo ciekawa gra parlamentarna w tej kadencji. Może Państwa zanudzę, ale chciałem zacytować regulamin Sejmu. Oho, to rzeczywiście, no ale dobrze, spróbujmy. Nie, bardzo ciekawy jest regulamin Sejmu w ogóle. Natomiast proszę Państwa, jeżeli będziemy trwać w jednym klubie, ja bym chciał, żeby właśnie Prawo i Sprawiedliwość chciało zrozumieć co nieco z tego, co ja powiem. Otóż to jest tak, że Sejm to jest pewnego rodzaju organizacja, w której właśnie ten regulamin Sejmu obowiązuje. I teraz tak, czy lepiej jest, kiedy będzie podejmowana uchwała o na przykład budowie prezydium Sejmu, że do prezydium Sejmu weszłyby na przykład trzy kluby prawicy i cała reszta tego melanżu tam z drugiej strony, czy lepiej by było, gdyby do Komisji Etyki, bo tam delegują swoich przedstawicieli tylko i wyłącznie kluby, były 3-4, a nie 4-1 i tak dalej, i tak dalej. Czy naprawdę ciężko zrozumieć, że taktyka polityczna w Sejmie to jest również zajmowanie pozycji, przyszłych pozycji do walki. No powiem szczerze, że chyba czas na jakąś dyskusję na ten temat, bo Zjednoczona Prawica może być dalej zjednoczona, ale my musimy miejsce w Sejmie mieć. To jest tak, że Sejm, ta organizacja bez nas naprawdę obejdzie się i cieszyć się będą, że pan Jarosław Kaczyński będzie chciał dominanty po prawej stronie Prawa i Sprawiedliwości, co oznacza, że ubezwłasnowolni swoich koalicjantów na przykład od zajmowania miejsc w Sejmie. Bo powiem wam, że przegłosują nas w każdej sprawie. Ja bym nie chciał, żeby marszałek Sejmu wystarczy za zwrócenie uwagi, będzie kierował do Komisji Etyki, a Komisja Etyki będzie z nas robiła barbarzyńców. Przecież to jest jasne i klarowne. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość w ogóle nie przewiduje takich rzeczy? No, pierwsze posiedzenie klubu 10. kadencji będzie na pewno ciekawe. Trzeba będzie tam jakąś swoją mieć swoje możliwości, może nadawania na żywo, zobaczymy. Nie, to przecież żart był. Marek Jakubiak, sekretarz generalny Kukiz 15, poseł Elek 10. kadencji, był gościem programu W Punkt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A my oczywiście, jak coś będziemy wiedzieć, co się dzieje na posiedzeniach różnych klubów, to będziemy Państwa informować. Od tego jesteśmy. Program W Punkt trwa. Za chwilę kolejny gość.